Łotwę. Dużo pytań, mało odpowiedzi, ale za chwilę będzie ich na pewno więcej. Zapraszam bardzo serdecznie do rozmowy, a pierwszą osobą jest Pawko M. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, siemanko. Cytat, mogło być lepiej. To są twoje słowa sprzed 2 tygodni. Co powiesz dzisiaj na starcie tej rozmowy? Dzisiaj powiem, że no jest dobrze. Mamy 3 punkty z tego meczu. Nie strołowaliśmy żadnej mapy z jakiegoś dobrego wyniku, choć w sumie nie mieliśmy dobrych wyników, to raczej my dzisiaj wracaliśmy. No i trochę się odwróciła u nas ta klątwa. I można powiedzieć, że Thunder Flash powraca do polskiej ligi e-sportowej, można powiedzieć, niczym Feniks z popiołów. Jak czujecie się w tym momencie, kiedy wielokrotnie poruszaliśmy ten temat w studiu? Jest to zespół, na którym można te punkty zdobywać, te cenne, między innymi w rozmowie na przykład z Repo. A dzisiaj okazuje się, że wychodzicie i zamykacie to wszystko 2-0 po dogrywkach, po ciężkim na pewno spotkaniu. No potrzebowaliśmy bardzo tych 3 punktów. Wczoraj z Angentium też mogliśmy zdobyć więcej. Popsuliśmy z Impression mecz nasz i popsuliśmy też zespół. No więc jak nie teraz, to kiedy zdobywać te punkty, tak? No po prostu musieliśmy to wygrać. Dzisiaj 3 do wyciągnięcia, jeszcze 9, jak dobrze patrzę. Wisła, Illuminar Gaming, M1 Gaming. Ile z tych możliwych 9 punktów wpadnie na konto Thunder Flash? No przede wszystkim no, patrzymy w stronę meczu z M1, bo to, ten mecz jest dla nas bardzo ważny, jeśli chodzi o utrzymanie. Myślę, że no, Wisła czy Illuminar no, to nie są te drużyny, z którymi walczymy i no, tam może wpadnie jakiś punkt, może wpadnie wygrana, jeśli się uda. No ale na pewno mecz z M1 będzie kluczowy. Teraz wchodzą te kalkulacje, prawda, już końcówka sezonu, jak wyprzedzić, jak dostać się do tej najlepszej 8. I ostatnie pytanie w kontekście właśnie tego prowadzenia. Ile tutaj zasługi MSR-a, który podpowiada, jak dużo z tych sytuacji, chociażby tutaj na Inferno po stronie atakującej, było właśnie jego zasługą? No MSR u nas na pewno wprowadza spokój podczas meczu, gdy mamy takie bliskie rundy. Generalnie ja narzuciłem taki gameplan po tym teru, że w sumie nie graliśmy tego Inferno razem, może raz i to bez Bielanego. No i nie graliśmy tego Inferno, nie mieliśmy nic ustalone, więc stwierdziłem, no jeśli mamy to wygrać, grajmy sobie pod B. Będziemy wchodzić sobie pod B, zraszowaliśmy na pistolce, potem wychodziło w tych rundach późniejszych ciągle to wchodzenie pod B. No i pod koniec meczu już mogliśmy nawet tak trochę poszachować rywali, że podejść pod to A, a oni i tak bali się ciągle o to B, bo nie mieli kontroli banana, co nam pomagało znacznie właśnie w tej kontroli, żeby wejść na to A nawet i ich zaskoczyć. No MSR w końcówce wprowadzał ten spokój, pomagał bardzo. Podpowiadał zawsze coś, czego nie widzimy, więc no na pewno na plus jest jego obecność i czyli tak ma swój naprawdę, wkład. Naprawdę cały zespół zapracował na te zasłużone dzisiaj 3 punkty. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Ja już nie mogę się doczekać kolejnej odsłony Thunder Flash w polskiej lidze sportowej. Dziękuję serdecznie. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.